Dobry wieczór Państwu. Dobiegło końca ostatnie z 8 przesłuchań drugiego etapu 17. Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego imienia Fryderyka Chopina. Jeszcze Państwo pewnie będą słyszeli w tle gwarek publiczności. Słuchacze czekają. Za chwilę jury ogłosi swoją decyzję co do składu pianistów występujących w etapie trzecim. A ja krótko, rzeczywiście tym razem krótko odniosę się do tych 5 występów, które zwieńczyły przesłuchania drugiego etapu. Krótko dlatego, że właściwie było to chyba najsłabsze popołudnie. Wystąpiło 5 pianistów, a właściwie 2 zasługuje na jakieś omówienie. Grała między innymi Japonka Miyako Arishima, lat 23, obecnie kształcąca się w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy pod kierunkiem profesor Katarzyny Popowej-Zydroń, a także Agaty Nowakowskiej-Gumieli. Wydaje mi się, że skoro taką pianistkę kształci tak znakomity pedagog, to znaczy, że zasługuje ona na uwagę jako muzyk i na pewno bardzo wiele z tego, co potrafi, straciła, ponieważ, tak przypuszczam, jej psychiczna forma została rozmontowana przez tremę. Więc nie będę mówił o żadnych wykonaniach, ponieważ nawet w jednym utworze nie pokazała tego, na co ją jako pianistkę i jako muzyka stać. Wystąpiła również młodziutka pianistka Eni Zhou z Kanady, lat 17, kształci się w Toronto, a zdobyła 1 nagrodę na konkursie chopinowskim w Moskwie. 17 lat to jest bardzo wczesny wiek, ale właściwie widzę ją jako taką księżniczkę nokturnu, ponieważ w pierwszym etapie, mimo tego, że potem też trochę podcięła jej skrzydła trema, to jednakże nokturn Desdur, opus 27, numer 2 w jej wykonaniu zabrzmiał pięknie i równie pięknie, poetycznie w drugim etapie wykonała etiudę cismol, opus 25, numer 7, tę właśnie etiudę, w którą Fryderyk Chopin wcielił w dźwięk fortepianu piękno beliniowskiego śpiewu. Stąd też etiuda ta funkcjonuje jako nokturn. Zagrała go naprawdę pięknie. W balladzie F-moll dała taką bardzo osobistą linię, osobistą wizję, dając dowód, że przeżyła tą muzykę na własny sposób i potrafi właśnie to wyrazić. No, może Andante Spianato i Wielki Polonez, szczególnie Polonez, nie wyszedł tak, jak pewnie w spokoju by to zaprezentowała, ale jest to artystka, która swoim talentem, mam wrażenie, wiele jeszcze obiecuje. Talent to jest w ogóle wiązka predyspozycji. Im większy talent, tym ta wiązka jest szersza, obszerniejsza. Są to różne predyspozycje, właśnie wyobraźnia, właśnie zdolność rozwijania aparatu dźwiękowego, zdolność kształcenia możliwie szerokiej, bogatej palety kolorystycznej, dźwiękowej, także zdolność powstrzymywania stresu na estradzie, ale talent jest to również imperatyw rozwoju. Jest to zdolność pracy nad własnym rozwojem, nad dokonywaniem nieustannym aktu transgresji. 17 lat, bardzo piękna zapowiedź na najbliższe lata. Proszę Państwa, kolejnym wykonawcą była pani Su Chong-an. Właściwie no bardzo słabiutki występ. Też ja nie mówię już o interpretacji na poziomie kreacji, ale żeby chociaż zachować poziom elementarnej poprawności. W walcu na przykład, w walcu Esdur, opus 18, ta figura konstytuująca charakter tego utworu, pam, pa, pa, pam, pam, pa, pa, pam, byle jak grana, jakoś tak sklejona, wykrzywiona. Natomiast w polonezie Fismol, który
można to powiedzieć już z perspektywy tych 8 przesłuchań, miał najwięcej wykonań w drugim etapie. Ta wspominana figura charakteryzująca ów wprowadzający mazurek epizod w A-dur, tapatłatam, tapatapatam, ona po prostu była tutaj wyłącznie kleksem dźwiękowym. Szkoda, no ale z drugiej strony zastanawiam się, jak to się stało, że pojawiła się w drugim etapie, skoro bardzo nieszczególny też prezentowała poziom w etapie wstępnym, tym pierwszym. Chciałbym zwrócić uwagę na dwa elementy istotne w grze w wykonawstwie muzyki Fryderyka Chopina, mianowicie na brzmienie. Ja już mówiłem o tym często, że to brzmienie w takim wymiarze dynamicznym jest wyolbrzymione nie na miarę tej muzyki, ale chciałbym teraz zwrócić uwagę na samą barwę. Otóż znakomity muzykolog angielski Howard Brown napisał, że barwa dźwięku jest elementem równie ważnym, co struktura dzieła muzycznego. A więc barwa jest równie ważna jak forma. A zatem, jeżeli gram wszystkie dźwięki, które widnieją w tekście nutowym, ale aplikuję nieodpowiednią barwę, to w istocie zafałszowuję prawdę dzieła. Rozmijam się z tą prawdą. Przypomnę też stanowisko Christiana Zimmermana, który kiedyś w wywiadzie powiedział, że już dawno poświęca wiele uwagi nad odkryciem idealnego brzmienia, to znaczy odpowiedniego do określonej muzyki, ponieważ jego zdaniem innej barwy na fortepianie wymaga muzyka Bacha, Beethovena, Mozarta, Brahmsa, Debussy'ego, no i oczywiście Chopina. Mam wrażenie, że najcelniej określają ten problem sami Włosi, twórcy terminologii muzycznej, którzy dali takie określenie tempo giusto, o czym wcześniej wspominaliśmy, a więc tempo oddające sprawiedliwość dziełu, pozwalające ukazać mu się w pełni piękna i prawdy. Giustizia po włosku to jest właśnie sprawiedliwość. Ale obok określenia tempo giusto mamy określenie il suono giusto, czyli brzmienie oddające sprawiedliwość prawdzie dzieła. Fundamentalny problem w przypadku Fryderyka Chopina. Jeżeli Howard Brown mówi, że barwa dźwięku jest elementem równie ważnym, co struktura dzieła, to w przypadku Chopina ma to szczególną wagę, szczególne znaczenie. No niestety właśnie chyba zupełnie nieświadom tego był pianista chiński, dość dojrzały, lat 26, zresztą nawet laureat Grand Prix na konkursie Clary Haskell w Szwajcarii, który grał tak, że proszę pozwolić mi nie komentować krytycznie jego występu, a ograniczyć się tylko do stwierdzenia, że gra pana Cheng Zhonga pozostaje w wyraźnej kolizji z muzyką Fryderyka Chopina. No i wreszcie jeden absolutnie piękny, fascynujący występ, no, zajaśniał jak słońce na tym takim dosyć szarawym muzycznie popołudniu Filharmonii Narodowej. Ike Tony Young. To jest młodziuteńki, jeszcze niespełna 18-letni pianista kanadyjski, kształcony w nowojorskiej szkole Juilliarda, a także kształcący się pod kierunkiem Dunk Tysona, triumfatora tego konkursu warszawskiego w 1980 roku. Sam zresztą Ike Tony Young jest laureatem 8 konkursów muzycznych. Proszę Państwa, ja charakteryzując jego występ w pierwszym etapie, mówiąc o przepięknie zagranym nokturnie Cismol z opusu 27, o leciuteńko, właściwie zamarkowanej etiudzie C-dur
tercjowo-sekstowej z opusu 10, leggerissimo, dźwięk po prostu jak puszek, niezwykła giętkość ręki, pięknie artykułowanej etiudzie 11 z 25 opusu, no i oczywiście zjawiskowo wykonanej fantazji F-moll, przyrównałem jego wizje dźwiękowe do malarstwa Rembrandta. Powiedziałem, że pan Ike Tony Young jest mistrzem światłocienia, godnym takiego porównania, no i oczywiście nie zawiódł nas, olśnił raczej w swoim występem w etapie drugim. Zaczął ten występ od Barcaroli Fizdur, opus 60. Przede wszystkim grał Barcarolę o wiele wolniej, spokojniej, zawieszoną właśnie w takiej aurze całkowitego spokoju. Grał ją cudownym dźwiękiem. Poruszał się w najniższych rejestrach dynamicznych, ale za to jakież bogactwo kolorystyczne, delikatnych właśnie odcieni barw roztoczył tutaj, no i jaką ekspresję właśnie tutaj osiągnął. Po prostu zjawiskowa Barcarola. Potem grał walca, Estur opus 18. Jedyna może kompozycja, gdzie były drobniuteńkie skazy, gdy chodzi o dokładność rytmu, ale naprawdę drobniuteńkie. Potem fascynująco wykonał Scherzo Cismol, opus 39. Proszę Państwa, jak on operuje czasem, jak to tempo u niego jest giętkie, rozciągliwe dosłownie jak guma, modeluje to tempo, czyli przebieg dźwięków w czasie, w zależności od tego, jaka jest funkcja danego zwrotu, danej figuracji, danego akordu, po prostu, żeby uwyraźnić sens. Proszę zauważyć też, bo Państwo macie dostęp do tych wykonań w zapisie DVD, podłączonych pod te słowne relacje. Proszę zauważyć, jak on rozpoczyna Scherzo Cismol. Otóż mianowicie po tym wstępnym recytatywie, zagranym wspaniale, przychodzą te równoległe oktawy. I zwykle pianiści grają trzy oktawy jako jeden ruch, jako jeden gest. Tymczasem on gra dobitnie każdy dźwięk oddzielnie na początku, żeby pokazać wagę tego zwrotu. Dobitnie każdy dźwięk. Przypomina mi się taka sugestia Fryderyka Chopina, który bardzo zwraca uwagę na palcowanie, że pewne melodie trzeba zagrać nie czwartym, trzecim, drugim palcem, tak jak kolejno, no, tak jak ręka jest zbudowana, ale wszystkie dźwięki trzecim palcem, by uzyskać tę właśnie dobitność dykcji. Chopin uważał, że każdy z palców ma jakby swoją osobowość i tak palcował właśnie swoje utwory, żeby wydobyć ten specjalny ton z każdego dźwięku. No więc scherzo było zagrane zjawiskowo. Oczywiście architektura tej formy fascynująca. Przy czym zwykle jest tak, że jeżeli pianista skupia się na detalu, to ta całość gdzieś funkcjonuje na peryferiach jego uwagi. A jeżeli z kolei jest takim architektem całości, no to wtedy detal trochę jest jak gdyby no mniejszej wagi nabiera. Tutaj, tak jak, jeżeli mogę dokonać porównania z malarstwem Van Eycka, wielkiego mistrza późnego średniowiecza, o którym Erwin Panofsky, znakomity historyk sztuki, powiedział, że wizja malarska Van Eycka jest z jednej strony jakby patrzał na świat przez teleskop, a z drugiej strony przez mikroskop. To znaczy tak całościowa i tak detaliczna, ale jeden wymiar nie przeszkadza drugiemu. Tak gra ten właśnie Ike Tony Young. No, potem grał jeszcze Impromptu Fizdur, opus 36, przepięknie to prezentując. No i zakończył swój cudowny występ Polonezem Asdur, opus 53. Proszę Państwa, no znowu ta rozciągliwość tempa, ta plastyczność tempa.
Gerald Mull słusznie powiedział, że kreski taktowe nie są z żelaza, że tempo można modelować, ale oczywiście zgodnie z sensem danego elementu, danego fragmentu. Przy czym proszę zauważyć, jak wykorzystuje świadomość retoryki. Mianowicie, kiedy pojawia się pierwszy dźwięk tego heroicznego tematu, to ten dźwięk jest opóźniony, gest ręki jest jakby spowolniony, a skoro jest coś ważnego, coś, co ma być dobitnie wypowiedziane, to zwykle opóźniamy to właśnie. No więc to jest po prostu kanon retoryki, który on stosuje. Fenomenalna przeźroczystość, czytelność tekstury dźwiękowej, wspaniała aura takiej mocy, potęgi, jednocześnie radości. No, jeżeli można mówić o tym polonezie jako o symbolu ducha polskiego, o symbolu triumfującego ducha, prawda? No, przecież ten polonez pisze kompozytor, który jest człowiekiem kraju wymazanego z mapy Europy. A jaki ten polonez niesie właśnie ton triumfu? Proszę Państwa, ja mówiąc o innej artystce genialnej, to jest zjawisko bez precedensu na tym konkursie, młodziutkiej też reprezentantce amerykańskiej szkoły pianistycznej, Kate Liu. Ona grała w sobotę. Wtedy przyrównałem jej malarstwo do palety Rafaela. Powołałem się na Heinego, który pisząc o Chopinie mówił, że przychodzi on z krainy Mozarta, Rafaela i Goethego, pokazując, że w Chopinie zestrajają się te trzy wielkie wartości. Doskonałość formy mozartowska, malarski czynnik i również czynnik poetycki. I powiedziałem wtedy, że nastąpiło tutaj niezwykłe wydarzenie, że w sobotę, wtedy pomyliłem oczywiście datę, w sobotę 10 października 2015 roku grał na Estradzie Filharmonii Narodowej Rafael fortepianu. Czy my nie nadużywamy tego porównania muzyki Chopina z malarstwem? Państwo możecie zapytać, no może tak Heine zechciał taką metaforą się posłużyć. Otóż nie, dlatego że w okresie romantyzmu mamy do czynienia z tą więzią sztuk, z tym pokrewieństwem, które nazywa się takim terminem francuskim correspondance des arts. Otóż mianowicie w malarstwie szuka się czynnika muzycznego. Malarstwo ma być jak muzyka. Delacroix mówi, że właściwie probierzem doskonałości obrazu jest jego stopień nasycenia muzycznością. Nie chodzi oczywiście o temat, o sujet, czyli o tym, że ktoś gra, że przedstawione są instrumenty. Nie. Chodzi o formę, która konstruowana jest wedle praw harmonii muzycznej. Chodzi o sposób zestrajania i kształtowania barw. Rzecz ciekawa, że Fryderyk Chopin, przejeżdżając przez Drezno, pisze list do rodziców o jego doświadczeniach, przeżyciach w Galerii Drezdeńskiej. Pisze mianowicie, że są tu obrazy, na które patrząc wydaje mu się, że słyszy muzykę. No więc skoro muzyka jest w malarstwie, to też czynnik malarski obecny jest w muzyce. I ja się bardzo cieszę, że właśnie pan Ike Tony Young, młodziutki pianista, niespełna 18-letni, i pani Kate Liu uświadamiają nam, że świat muzyki Chopina, świat dźwięków, jest również wpisany w świat piękna malarskiego.